To zdecydowanie najlepszy pełny portret Słońca. Na szczęście nasza gwiazda macierzysta, licząca 4,5 miliarda lat, nie użyła żadnego makijażu, aby poprawić odcień skóry przed sesją zdjęciową. Teraz możemy szczegółowo zbadać jej powierzchnię. To kultowe zdjęcie zostało wykonane w marcu 2022 roku. NASA chciała lepiej zrozumieć zachowanie Słońca i jego wpływ na życie na Ziemi i oczywiście na przyszłość naszych technologii kosmicznych. W tym celu w lutym 2010 roku wystrzelono satelitę Solar Dynamics Observatory, w skrócie SDO. Ta legendarna sesja zdjęciowa miała miejsce 12 lat później, kiedy SDO znajdowała się w połowie drogi między Ziemią a Słońcem. Naukowcy musieli złożyć 25 pojedynczych obrazów niczym puzzle. Ostatecznie zdjęcie ma 83 miliony pikseli. Tak, ta rozdzielczość jest około 10 razy lepsza niż na ekranie telewizora 4K. Spójrz na ten niesamowity wzór przypominający ciastka. Zazwyczaj jasna powierzchnia Słońca przesłania je, gdy obserwujemy gwiazdę z Ziemi. Na szczęście NASA zbadała światło poza zakresem widzialnym, co pozwoliło im odkryć pewne niewidoczne szczegóły oblicza Słońca. Po dostosowaniu selfie za pomocą filtrów i efektów można uzyskać zupełnie nowe portrety podkreślające różne miejsca na twarzy. Nawet te, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Ta sama zasada działa tutaj. Wszystkie te kule plazmy to samo zdjęcie Słońca uchwycone przy różnych długościach fal elektromagnetycznych. Pokazane plamy i wzory mogą pomóc nam nieco lepiej zrozumieć wydarzenia zachodzące wewnątrz skóry Słońca. Z prędkością światła oznacza super szybko, ale ten różowo-złoty promień padający na twój policzek o świcie przeszedł długą drogę i w kategoriach ludzkich jest niesamowicie stary. Fotony generowane przez jądro Słońca potrzebują od 10 tysięcy do 170 tysięcy lat, aby przemierzyć atmosferę gwiazdy, a następnie jeszcze około 8 minut, aby dotrzeć do Ziemi. Zbadajmy więc, co zajmuje tyle czasu. Nasza wycieczka rozpoczyna się od górnej warstwy atmosfery Słońca. Pamiętasz słoneczne bóstwa z filmów i sztuk teatralnych? Często noszą luksusowe korony ze złotymi promieniami. Cóż, prawdziwe Słońce również nosi fantazyjną koronę, która jest zewnętrzną warstwą jego atmosfery. Ale oczywiście rozmiar i splendor są nieporównywalne z plastikowymi koronami, a jej kształt nie jest tak stabilny. Korona to gazowa powłoka otaczająca naszą gwiazdę macierzystą, więc jej rozmiar i kształt nieustannie zmieniają się pod wpływem pola magnetycznego Słońca. Koronę tę można dostrzec gołym okiem z Ziemi podczas całkowitych zaćmień Słońca. Wygląda jak piękne, intensywne promieniowanie wokół tarczy słonecznej, które samo w sobie jest całkowicie zablokowane przez Księżyc. Korona rozciąga się 8 milionów kilometrów nad powierzchnią Słońca, podczas gdy nasza błękitna planeta ma tylko 13 tysięcy kilometrów średnicy. Tak więc, jeden hipotetyczny promień korony równa się rzędowi około 625 tysięcy planet wielkości Ziemi. I nagle wszystkie moje problemy zaczęły wydawać się takie malutkie. Oto kolejny zabawny fakt. Korona słoneczna łamie prawa fizyki, ponieważ jest gorętsza niż powinna. Jej temperatura sięga 1 miliona stopni Celsjusza, podczas gdy powierzchnia Słońca ma tylko około 5000 stopni. Chociaż słowo tylko nie do końca tutaj pasuje. Zwykle temperatura spada wraz z oddalaniem się od źródła ciepła, ale w tym przypadku tak nie jest. Naukowcy badający kosmos wciąż drapią się po głowach, próbując zgłębić tę tajemnicę. Na szczęście niedawna sesja zdjęciowa pozwala nam odkryć, co dzieje się wewnątrz tego ogromnego, gorącego sprzętu bez ryzyka utraty wzroku. Weźmy na przykład te piękne, jasne plamy. Przedstawiają one rozbłyski słoneczne zachodzące pod warstwą korony. Rozbłyski słoneczne to potężne eksplozje, które występują, gdy pola magnetyczne zderzają się ze sobą. Kiedy tak się dzieje, zmieniają one kształt i szybko się reorganizują. Pola te powstają z plazmy, która sama w sobie jest bardzo wzburzona, więc wydarzenia te nie są zaskoczeniem dla lokalnej pogody. Kto by pomyślał, że Słońce ma ciemne plamy na skórze, tak jak ludzie?
Te ciemniejsze obszary znane są jako dziury koronalne. Mieszkańcy Ziemi mogą doświadczyć ich wpływu, obserwując piękne zorze polarne. Dziury koronalne są mniejsze, ponieważ plazma w tych miejscach jest chłodniejsza, mniej gęsta i magnetycznie otwarta. Warunki te pozwalają wiatrom słonecznym uciekać na zewnątrz przez układ słoneczny, zamiast pozostawać na powierzchni Słońca. A kiedy zderzają się z ziemską magnetosferą, powstają zorze polarne, które stanowią fascynujący widok. Na szczęście lokalne pola chłodzą wiatry słoneczne. Gdybyśmy szukali odpowiednika włosów na Słońcu, najlepszym kandydatem byłyby prominencje słoneczne. Te duże, jasne pętle plazmy powstają na powierzchni Słońca i rozciągają się na tysiące kilometrów w przestrzeni kosmicznej. Ich żywotność waha się od dnia do kilku miesięcy. Jest to jedno z najczęstszych zjawisk w tym regionie. Chociaż pierwszy szczegółowy opis prominencji słonecznych pochodzi z XIV wieku, współcześni naukowcy wciąż badają, w jaki sposób i dlaczego w ogóle powstają. Nurkując dalej w głąb, mamy do czynienia z regionem przejściowym. Grubość tej warstwy wynosi około 100 km, a tutejsza pogoda jest niewyobrażalna. Temperatury mogą wzrosnąć nawet do 500 tysięcy stopni Celsjusza. Warstwa przejściowa znajduje się pomiędzy koroną a ostatnim obszarem atmosfery Słońca, zwanym chromosferą. Skoro o tym mowa, witamy na naszym kolejnym przystanku. Region chromosfery słynie z naukowej tajemnicy zwanej spikulami, inaczej bryzgi chromosferyczne. Zabawna nazwa. Te spektakularne, przypominające trawę strumienie plazmy strzelają w górę z powierzchni Słońca i osiągają prędkość około 100 km na sekundę. Jakby skakały na trampolinie z powierzchni Słońca. Każda trwa kilka minut w przestrzeni kosmicznej, zanim spadnie z powrotem do atmosfery słonecznej. Astronauci mieli trudności z wyjaśnieniem, w jaki sposób naładowane magnetycznie cząstki mogły uciec przed masywną grawitacją Słońca, będąc tak blisko niego. Prawdopodobna odpowiedź pojawiła się w 2017 roku. Grupa naukowców odkryła, że naturalne cząstki zapewniały naładowanym magnetycznie cząstkom dodatkową wyporność, aby na chwilę uciec przed grawitacją słoneczną. Teraz przejdźmy dalej, 1700 km w kierunku wnętrza przez chromosferę, aby w końcu dotrzeć do powierzchni Słońca, fotosfery. Jej grubość wynosi około 400 km, jednak w przeciwieństwie do Ziemi powierzchnia Słońca nie jest solidna ani stabilna. Temperatury są tu niewiarygodnie wysokie, aby mogła zaistnieć jakakolwiek materia. Z drugiej strony naukowcy często nazywają plazmę czwartym stanem materii. Dlaczego nie? Składa się ona ze zjonizowanych atomów i wolnych elektronów, więc w pewnym sensie zasługuje na miano materii. Więc o co chodzi? Może pewnego dnia spotkamy lokalną cywilizację ludzi, plazmoidów, ale myślę, że najlepiej będzie, jeśli pominiemy ich powitalne, ciepłe uściski. Może być gorąco. Tak czy inaczej, fotosfera jest naszym ostatnim przystankiem, ponieważ ludzkość nie dysponuje technologią pozwalającą na głębszą eksplorację Słońca. Tak więc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, będziesz musiał wymyślić własny statek kosmiczny. Ale szkoda na to czasu. Masz tylko około 7 do 8 miliardów lat. Po tym czasie, według szacunków naukowców, nasze Słońce zniknie. Masz jednak poważnego konkurenta. Należąca do NASA sonda Parker Solar Probe jest aktualnie mistrzem w najgłębszym zanurzeniu w Słońcu. Ten statek kosmiczny zdołał pokonać ponad 7 milionów kilometrów od powierzchni Słońca w kierunku jego jądra 27 września 2023 roku. Następnie sonda Parker Solar Probe powtórzyła swój rekord w grudniu tego samego roku. Zapytasz, dlaczego więc się nie stopiła? Sonda została zaprojektowana tak, aby wytrzymać niezwykle intensywne warunki i wahania temperatury. Jest wyposażona w niestandardową osłonę termiczną i autonomiczny system chroniący misję przed potężnymi światłami słonecznymi. NASA ma dalsze ambitne plany. W grudniu 2024 roku Parker zbliży się do Słońca. Będzie podróżować szybciej niż jakikolwiek obiekt stworzony przez człowieka, z prędkością 700 tysięcy km na godzinę. Sonda znajdzie się w odległości zaledwie 6 milionów kilometrów od rozżarzonej powierzchni Słońca.
To jak lądowanie na gwieździe. Astronomowie już porównują to epickie wydarzenie do lądowania na Księżycu. Myślę, że byłoby bezpieczniej, gdybyśmy, no wiesz, wylądowali w nocy. Taki żarcik.